Cześć kochani, tu Agnieszka. Dzisiaj jest film wyprzedażowy, ale jest film z różnych sieciówek. Powiem wam, że pójdziemy dzisiaj w różne miejsca. Już w jednym byłam, ale nie będzie ono na początku. Zaczniemy może od Reserve. Mam tutaj 7 rzeczy do zmierzenia, ale pójdziemy chyba też do Bershki. Byłam w Stradivariusie, ale nic nie znalazłam godnego uwagi, żeby wam pokazać. Po prostu się przejdziemy po sklepach. Tak totalnie na luzie, nie skupiając się na jakiejś jednej sieciówce. Mam nadzieję, że taki format się wam spodoba. Jestem dzisiaj trochę taka rozleniwiona, mogłabym powiedzieć, ale tak naprawdę zmęczona, słuchajcie. I uwaga, muszę się pożalić i trochę prywaty. Zapisałam mojego młodego na półkolonie karate, które odbywają się w centrum. Muszę przejechać przez osławiony most Dębnicki, na którym są tragiczne korki. W poniedziałek, dzisiaj środa, w poniedziałek wracaliśmy 2 godziny 15 minut na Ruczaj. I ja płakałam, słuchajcie, za kierownicą, ja ledwo żyłam, beczałam po prostu, taka byłam zmęczona i taka byłam, nie wiem, czułam się po prostu, że no nic nie mogłam zrobić, słuchajcie, próbowałam jechać przez aleje, stałam tam przez godzinę, przejechałam kawałek, przejechałam cały Kraków dookoła i wszędzie były korki i już nauczona doświadczeniem, wczoraj wracaliśmy po prostu komunikacją miejską i dzisiaj będzie to samo. I jestem zmęczona, słuchajcie, od poniedziałku czuję się zmęczona, po prostu wyrąbana totalnie, więc jestem taka z niższą energią, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać, może się rozkręcę, nie wiem, po prostu stwierdziłam, że nie mogę się sfokusować na jednej rzeczy, chcę sobie dzisiaj tak pochodzić na chillu i tak dalej, więc zabieram was na taki przegląd wyprzedaży. Mam nadzieję, że fajnie się będziecie ze mną bawić tak czy siak, że wam się będzie podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na innych mediach społecznościowych. I pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie, bo zawsze wam mówię, zawsze wam pokazuję. Koszula Zara, kolekcja wiosenno-letnia. One chyba się wyprzedały na wyprzedaży bardzo szybko. Ja ją kupiłam jeszcze w regularnej cenie. Taka w łososiowym kolorze. Nie wiem, czy ją pamiętacie, jak ją mierzyłam, bo mierzyłam ją z wami. Taka fajna po prostu. Top Bonprix. Lubię te topy, chodzę w nich regularnie. Naszyjnik to jest, można by to nazwać ładnie, vintage. Bo to jest jakiś amerykański od mojej babci, przysłany pewnie z 20 lat temu. Ja go sobie zakosiłam i lubię w nim chodzić w lecie. Shorty z obecnej wyprzedaży, w sensie też kupiłam je za normalną cenę, ale teraz są na wyprzedaży, też z Zary, bardzo wygodne. To są te same, które mam w taką koralową jakby panterkę. Buty, ganty, które też niedawno widziałyście, one chyba się wyprzedały już na Answorze, nie wiem. To co będę mogła, to wam podlinkuję po prostu. I torba z H&M'a z zeszłego roku, ta taka większa. Coś mam na ustach? Nie, nie mam nic. Muszę sobie zaraz nałożyć właśnie jakiś błyszczyk czy coś. Także to kolczyki Ania Kruk. Także to jest mój outfit na dziś i bierzemy się za przymiarki, w takim razie Reserved. No, tak, nic więcej nie dodam. I zaczniemy od koszuli, takiej krótszej, ale ona jest tutaj taka wąska na dole. Wyglądam jak taki mały Jasiek, jak to lubię określać, taki mały Jasiek, jeszcze ta czapeczka ze śmigiełkiem u góry. Natomiast może jakby była rozpięta, to by fajnie wyglądała. Te kieszonki są bardzo wąsko tutaj i przez to nieładnie to wygląda po prostu, z tego co widzę, tak niezgrabnie. O, nie mówię, że nasz biust musi wyglądać jakoś zgrabnie czy coś, ale no nie wygląda to dobrze po prostu. Natomiast na wieszaku wygląda spoko. To jest taka koszula, zobaczymy zaraz skład, z kołnierzykiem. Podobało mi się to, jak ją właśnie wzięłam, że przepraszam, mamy tutaj panel taki z ukrytymi guziczkami i on jest wyhaftowany. I podobnie jest na rękawkach. Dlatego tak zwróciłam na nią uwagę, bo no co się dzieje? Wydała mi się dosyć ciekawa, natomiast fasonowo no, nie podoba mi się to, że ona jest taka wąska. Wolałabym, żeby była po prostu szeroka tutaj, nie? Bo to jest tak, można by włożyć w spodnie, ale no nie, mały Jaś po prostu. Zobaczmy jeszcze w tym lustrze. Te lustra jakieś takie brudne bardzo są tutaj, no ale to nie wiem dlaczego. Z boku prezentuje się w ten sposób, a z tyłu... Z tyłu tak, nie wygląda to dobrze, przynajmniej w tym zestawieniu ze spodenkami. Bardzo szeroka jest tutaj w ramionach, bo mamy tutaj linię ramion,
tak tylko lekko obniżoną. A jak jest sztywniejszy materiał, tylko lekko obniżoną linię ramion, to tu po prostu, wiecie, to się trzyma w górze, nie opada tak zgrabnie, tylko nas jeszcze poszerza. Także ja jestem na nie, dla mnie. I koszulę miałam w rozmiarze M, ona kosztuje 60, no 70 zł bez grosza teraz na wyprzedaży. A w składzie mamy 100% bawełny, no to jest taka typowo koszulowa bawełna, nie jakaś śliska, lekko prześwitująca. Fakturka jest taka, no taka koszulowa po prostu, nie za sztywna też, taka fajna. I w sumie zaraz obok tej koszuli, którą przed chwilą mierzyłam, wisiała jeszcze taka mgiełka, taka mocno zdobiona. Tu mam jakieś falbany, trójkątny dekolt z takim ładnym obszyciem, tutaj też są takie jakieś te szydełkowane elementy i guziczki takie materiałowe. Mamy bufkowane rękawy z gumeczką i z taką falbanką. No właśnie tą falbanę, nie? No i ona jest bardzo prześwitująca. Patrzcie, taka naked totalnie. Widzicie, jak to wygląda? Ciekawa jestem, nosicie takie na gołe ciało? Ciekawa jestem, czy ktoś to w ten sposób nosi. Znaczy, na pewno są takie osoby, ale czy ktoś z moich widzów tak nosi? Podwinę ją troszeczkę. O, tak myślę, żeby wyglądała jednak lepiej. Jakiś kłaczek mi się do nosa przyczepił. Tak by jednak wyglądała chyba lepiej niż taka wypuszczona. Tak moim skromnym zdaniem, tak. Fajne są te skrzydełka, które się tutaj robią, te falbanki. Ładnie to wygląda. No, moim zdaniem jest nawet fajniejsza niż tamta. Natomiast no, to prześwitywanie to jest hardcore. Widzę, że jest też tutaj u ciaprana, więc... Ale to są takie... Słuchajcie, jak widzicie, że jest w podkładzie na przykład coś w sklepie ubrudzone, to w domu możecie to, jak wam się rzecz bardzo podoba, spróbować zmyć płynem micelarnym. Jak wam się uda, oczywiście nie odrywając metek, jak wam się uda, no to super. To rzecz jest wasza, nie? A jak wam się nie uda, no to zawsze możecie po prostu zwrócić i tyle, no bo co innego. Albo możecie tak poprosić, żeby jak bierzecie taką rzecz uszkodzoną, żeby na przykład gdzieś na paragonie zaznaczyły, czy coś takiego, że ten była uszkodzona i może iść do zwrotu. Nie wiem, no można kombinować na różne sposoby. No co sądzicie? Szczerze, nie jest to znowu rzecz w moich kręgach jakichś takich, żebym ja się w tym super hiper czuła, ale tak ogólnie jest ciekawa. I tutaj cena to jest znowu 70 zł. Też miałam tutaj rozmiar M, podobnie jak w tej poprzedniej. A w składzie mamy 85% liosalu i 15% poliamidu, więc dla mnie akceptowalny skład. Nie wiem jak dla was, ale jest spoko. A w ogóle zaraz wam powiem o spódnicy, bo teraz mierzymy spódnicę. Co chciałam wam powiedzieć? Wkurza mnie to lustro, jak to ten tutaj jest. Ja ostatnio wyczaiłam, może jestem, nie wiem, ostatnią osobą we wszechświecie, która się o tym dowiaduje, że są specjalne filtry do pralek. To się podobno bardzo łatwo podłącza, to kosztuje tam 2-3 stówy. Widziałam na jakimś sklepie takim, wiecie, AGD, RTV w typie. I są filtry do pralki, które wyłapują 90% czy 99% mikroplastiku. Tych włókien, więc jakby was coś takiego interesowało, to daję znać, że coś takiego jest. Ja muszę sobie właśnie kupić, bo no, to zawsze, wiecie, mniej tego mikroplastiku się tam dostanie, dlatego mniejsze wyrzuty sumienia przy jakimś dodatku syntetycznym do składu, tak bym czuła, może, nie wiem, czułabym, że wiecie, no bo zawsze jest takie trochę wyrzut sumienia, nie, jak, przynajmniej ja tak mam, jak coś kupię syntetycznego bądź z dodatkiem syntetyku, bo tak cały czas nam w głowach trąbią mikroplastik, mikroplastik, no i ja tak mam na przykład, że się przejmuję. Więc jak coś, to są takie filtry do pralek, ale muszę jeszcze się zagłębić w temat i sobie kupię wtedy. Słuchajcie, teraz spódnica. Taką spódnicę znalazłam, całkiem niegłupia, trochę luźna w pasie, ale widziałam też M-kę i wydaje mi się, że M-ka by była po prostu za ciasna, no może by nie była. W każdym razie taka lekko paperback, tutaj mamy takie oficerskie wykończenie, czy tam, no takie wiecie, te zdobione guziki w ten sposób. Tu mamy rozporek i ona w ogóle, patrzcie, jaki dzwonek ze mnie robi, ale robi fajnie sylwetkę. Może rzeczywiście M-ka by była lepsza. Ona tutaj jest tak skrojona z takiego sztywniejszego materiału, że dodaje w biodrach objętości, bądź zaokrągla je po prostu, tak jak w przypadku mojej sylwetki jest to wskazane. Długość jest fajna, bo to jest krótka spódnica, ale nie za krótka, taka komfortowo krótka. Z boku wygląda tak.
I z tyłu tak. Z tyłu trochę dziwnie. O, tutaj odstaje, mam wrażenie, bo tu nie ma żadnych... A, bo tu jest metka. Okej, dobra. Ta taka ze składem i jakiś guziczek. Dobra, to dlatego tak dziwnie tutaj sztywno odstawało. Taka. Więc dorabia troszeczkę sylwetkę zaokrągla i bardziej wcina, powiedziałabym, w przypadku mojej sylwetki kolumny. Tu mamy takie pseudo kieszonki. Kolor jest taki średniawy i szczerze ja nie chodzę w ten sposób ubrana, także mam top i taką spódniczkę do tego zakładam. Wolę coś jednak luźniejszego mieć na górze. I już zauważyłam, że troszeczkę burzy proporcje taki paperback, jeżeli mamy i na przykład na to założymy koszulę jakąś czy coś, bo ta koszula może na tym odstawać i to tak dziwnie wygląda. Ale generalnie moim zdaniem spódnica chyba warta uwagi, nie wiem, zobaczymy jeszcze ile kosztuje i jaki jest skład właśnie. I tutaj cena to jest 60 zł, miałam rozmiar L. A w składzie mamy 100% bawełny, więc spoko składzik i tu mamy jeszcze guziczek dodatkowy. I taki zestaw, słuchajcie. Spodenki, podwinęłam sobie bluzkę tak wyżej, spodenki i marynarka. I to jest ta seria Cupro. I co jest śmieszne, to wzięłam dwie pary spodenek do przymierzenia. Jedne myślałam, że biorę L-ki, drugie M-ki. I teraz tutaj w przymierzalni najpierw założyłam te, które mam na sobie, M-ki. I stwierdziłam, no mogłyby być takie trochę luźniejsze. L-ki sobie zobaczę. I założyłam te drugie i okazało się, że są sporo ciaśniejsze od tych. Tylko, że to też są M-ki, tylko, że są mniejsze po prostu. No nie wiem, widziałam metkę L i miałam wrażenie, że biorę te konkretne, a wzięłam dwie pary M-ek. Mamy spodenki z kupro właśnie z wiskozą i marynarkę. Marynarka jest paździerzowa, strasznie skrojona, jak naprawdę jakaś kiepska krawcowa z lat 90. No ale to jest, powiedziałabym, 90% marynarek z LPP, niestety. No nie mają za dobrych tam wykrojów i tak dalej. To wszystko jest takie bardzo paździerzowe. Byłaby fajna, gdyby było w niej coś więcej. Coś, gdyby w niej coś było. A ona jest taka naprawdę... Tutaj też robotę robi ten materiał, bo kupro z wiskozą jest miękkie. Tu mamy też poduszki, jest miękkie, tu mamy też podszewkę, ale to musi być inaczej skrojony fason, bo przy takim miękkim materiale nie przejdzie chyba, tak mi się wydaje, za bardzo taki fason, jak jest taki krój, jak jest dla sztywniejszych marynarek. To wtedy... No po prostu nieładnie moim zdaniem się układa, jest takie, zwija się za bardzo, tu się marszczy, tutaj zwisa. Nie, nie jest to dobry, że tak powiem, krój do tego składu, ale powiem wam, że serduszko mi zabiło szybciej, jak zobaczyłam zarówno te spodenki właśnie, jak i marynarkę. Ja kocham kupro, po prostu kocham kupro, więc tak, teraz wam pokażę, może ściągnę ten paździerz. I go sobie tutaj na razie może odłożę tak mało pięknie, ale to tylko na chwilkę. Pokażę wam jeszcze same spodenki. Takie z dłuższymi nogawkami, zapinane tutaj na zamek. Tutaj mamy i guzik, i haftkę, mamy kieszenie. Takie klasyk, powiedziałabym. Na pupie leżą tak, więc czy wchodzą, czy nie wchodzą, to znośnie moim zdaniem wyglądają. Tutaj są mocno przemarszczone i tu jest jeszcze gumka. Więc fajne, ale... też nie wnoszące nic do mojej szafy, więc no szkoda, bo ja kupro kocham, tak jak powiedziałam. Pokażę wam teraz metki, może marynarki, bo jeszcze jedną rzecz do tych spodenek może zmierzę. O. I marynarka kosztuje 100, ja mam rozmiar M. I właśnie tutaj mamy w składzie kupro z wiskozą i tylko nigdy nie pamiętam, bo ten skład jest popularny w tym sezonie, czy to jest 40 kupro, 60 wiskozy, czy na odwrót, więc zaraz sobie to zobaczymy. Tu mamy tak 60, tak, kupro 40 wiskozy, a podszewka? Jakieś info o podszewce? Bo tutaj nie ma. 100% poliester. Okej. Okay. Jednak ściągnęłam te spodenki, bo przecież mam swoje dzisiaj białe. Bardziej mi pasują do tego, co teraz mam na sobie. Zaraz wam pokażę. Spodenki, no jak widzicie, 70 zł. No i skład będzie taki jak przy marynarce, tylko że bez podszewki. I ostatnia rzecz w Reserved to jest taki
przydełkowany jakby topik, halter. On jest w ogóle fajny, bo jest regulowany, także można go sobie podnieść troszeczkę wyżej, bo widzicie, że mi tutaj w tym momencie biustonosz wystaje. No tak pomyślałam, że zmierzę, bo ciekawie wygląda i halter to dla mojej sylwetki całkiem niegłupi. O, widzicie, tutaj można by go zdecydowanie mocniej podciągnąć do góry. Jest okej. Jest okej po prostu. Ładny ma kolor, bo to jest taki chłodniejszy beż. No i mamy ten szydełkowany motyw. Co mi się nie do końca podoba, to to, że on się tak rozchodzi trochę jak taka, nie wiem, parasolka, jak się ją rozkłada. Tak mi się skojarzyło. I jest taki troszeczkę dzwonkowaty. Na dole jest w ten sposób wykończony. No nie jest to może to, co bym tak idealnie chciała. W sensie, gdyby on był prosty i przylegał, to by mi się jeszcze bardziej nie podobał. W sensie, nie, to nie jest tak, że mi się nie podoba. Wtedy by mi się nie podobał. Tak jak jest, jest ok, ale znowu nie jest to rzecz, której ja jakoś pragnę, potrzebuję w swojej garderobie. No więc tak tylko wam pokazuję. Potencjalnie, jak biorę dzisiaj rzeczy, to są takie rzeczy, które mi się na wieszaku podobają. No ale wiecie, przymierzenie wszystko zmienia. Dobra, słuchajcie, teraz metki. I tutaj miałam M-kę, 50 zł. I w składzie mamy 100% bawełny, więc fajny składzik. No to idziemy, żegnamy się teraz z Zarz, idziemy gdzie indziej. Jeszcze nie zdecydowałam w sumie gdzie. I jesteśmy w Zarze, ale spokojnie, tylko jedną rzecz mierzymy, tam wiszą dwie spódnice denimowe, które jedna jest za mała, a drugą już przypomniałam sobie, że przecież z wami mierzyłam i nie będę tego robić po raz drugi. No ja to zrobiłam po raz drugi, ale nie muszę wam tego nagrywać. No i miałam jeszcze tylko to, jedną taką koszulę, więc stwierdziłam, że to wam po prostu pokażę. To jest taka dłuższa troszeczkę bluzka, właściwie koszula zapinana na guziczki. Guziczki są jakby z korka, coś takiego, tu mamy takie kuleczkowanie. No i taki dekolt z trójkątem. Tutaj mam top pod spodem. Ten dekolt jest dosyć głęboki, jak dla mnie. Mamy bufowane rękawy. Bardzo mi się podobają te rękawki właśnie. Generalnie ładne jest, ale nic takiego chyba szałowego, w czym bym jakoś śmigała z miłością. Ja bardzo lubię bufowane rękawy, to muszę przyznać. Ale tak ogólnie jest bardzo ładna. Mamy takie cieniutkie, niebieskie paseczki. Właśnie te rękawy na gumce są. No nie wiem, taka ładna rzecz, ale nie robi jakiegoś takiego efektu wow. Może nie jestem dzisiaj w nastroju, poza tym obiecałam sobie, że już koniec u mnie z wyprzedażami w Zarze. I tak jak szłam tutaj, bo musiałam rzeczy oddać, znaczy koniec, będzie jeszcze film taki domowy, ale właśnie po tym stwierdziłam, że koniec. I zamawiałam sobie na przykład po dwa rozmiary i pokażę wam w filmie już ten dobry, tak jakby. No bo ja w tej Zarze zawsze coś kupię i dzisiaj nawet się cieszę, bo nic nie kupię. Zawsze, wiecie, z dużą na ramieniu idę do Zary, bo zazwyczaj wydaję tutaj sporo kasy po prostu. Także dzisiaj na szczęście nic mnie nie rzuciło na kolana, ani ta bluzka, ani te spódnice denimowe, więc oddycham z ulgą. No i idziemy teraz do kolejnej sieciówki, tylko jeszcze pokażę wam metki. Oczywiście linki, jak zawsze, w opisie. I tutaj miałam rozmiar M, cena to jest 50 zł i mamy tutaj bawełnę z niewielką domieszką lną. Pierwsza rzecz z Mojito, słuchajcie, sukienka taka. To jest sukienka z muślinu, dlatego mnie zaciekawiło. No i mam też fajny kolor, ale no... Tak, jak ją zobaczyłam, to tak zabiło mnie mocniej trochę serduszko. Nie powiem, nienawidzę, jak to dodają, po prostu nienawidzę. Ja naprawdę nie potrzebuję chwalić się logowaniem Mojito i myślę, że raczej nikt nie ma takich aspiracji. Słuchajcie, no właśnie, ta sukienka jest muślinowa, jest różowa, jest piękna, jeżeli chodzi o materiał, jeżeli chodzi o kolor. Natomiast fasonowo tak trochę tutaj jest niezrównoważona, powiedziałabym. Może to jest kwestia rozmiaru, że jest L-ka, więc on jest spory, ale taka jest taki trochę paździerzyk, no. Ładnie myślałam, że będą te rękawki wyglądać u góry, ale one znowu są takie trochę za krótkie i trochę niby ta linia ramion jest obniżona, ale nie do końca, więc one tak naprawdę dodają tylko masywności tutaj u góry, tak odstają, poszerzają.
dla gruszki, sylwetki gruszki to może być spoko, bo wtedy równoważycie ten szerszy dół, natomiast dla mnie nie do końca. Mamy tutaj gumkę w pasie, no i taki sznurek do związania. Sukienka do pasa jest zapinana na guziczki, one są takie perłowe, jak widzicie. No i tutaj mamy falbankę na dole. Długość jest taka przed kolano, ale taka zacna, nie za krótka. Mogłaby Zara brać przykład z Mojito, z tymi spódnicami, sukienkami z Reserved. I z tyłu wygląda tak, na ile jestem w stanie Wam pokazać. Generalnie ładna jest, ale po prostu nie na moją sylwetkę, bo nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ja to widzę, bo ja na to zwracam uwagę. Ona robi tak, że tu się troszkę wcina, a tutaj idzie tak, a tutaj idzie tak za płasko, za prosto, nie zaokrągla mi tutaj sylwetki. Tak jakby to jest takie za proste. Przy szerszej talii to nie przychodzi. Jakbym na przykład miała taką talię, to już wtedy inaczej to wygląda, ale przy mojej no po prostu nie wygląda to za dobrze. Także no. Ale ogólnie sukienka jest ciekawa. Zobaczmy cenę i skład. I tutaj cena to jest 80 zł. Ja miałam 40, nie Elkę. Tu jest taka rozmiarówka. Wiedziałam, że wzięłam większą taką, no okej. I tutaj w składzie mamy 100% bawełny, więc skład jest fajny. No jak Wam się podoba, no to będzie podlinkowana, tak jak wszystko. No chyba, że nie ma na stronie i mi się nie uda zdobyć linku. I kolejna sukienka, ta jest śliczna. Podoba mi się, prześwituje trochę, ale ogólnie jest bardzo ładna. Coś podobnego wiskozowego mierzyłam w Reserve, nie wiem czy pamiętacie, a tutaj mamy chyba bawełnianą, bo to też jest taki muślin. Mamy kopertowy dekolt, tylko że on jest gigantyczny. Ja go w tym momencie tak wywinęłam tutaj, ale popatrzcie, jak zrobię tak, no to jest taki. To trochę bez sensu. W sensie on się może oprze na większym biuście, ale na takim przeciętnym moim nie za bardzo. Mamy tutaj rękawki, które są z takimi ściągaczami, jak widzicie. Trochę takie pod skosem, więc nie do końca to jest zgrabne dla ramion. Natomiast są na tyle długie, że zasłaniają tutaj, jak macie trochę więcej ciałka. No dekolt jest głęboki, jakby nie było. Mamy pasek i mamy taki dół fajny, rozcięty po bokach. Długość jest za połowę łydki, no i bardzo ładny jest ten wzór. Ona jest biała w takie kwiatuszki właśnie. To są jakieś, nie wiem, nie, one są takie farbowane, jak zasyczałam. No, w każdym razie taka. Znowu, podoba mi się, ale znowu nie jest to to. Ona prześwituje, to od razu muszę Wam powiedzieć, bo ja mam bieliznę chyba dzisiaj taką mniej więcej cielistą, tylko oczywiście to nie jest nigdy kolor mojego ciała, bo takiej nie mam bielizny. Tak, więc trochę ją widać. Tak, trochę ją widać, ale ogólnie jest fajna. Jeżeli na przykład lubicie takie wykończenia na rękawkach, to jest ładna. Widzę, że ta metka ze składem odstaje. Wzięłam ją w ogóle w dwóch rozmiarach. Wzięłam 38 i tu mam na sobie 38, albo to jest M. I wzięłam rozmiar większą, no ale tamtą jak założyłam i zobaczyłam, co tutaj się dzieje, no tam się całkiem rozeszło na biuście, no to stwierdziłam, dobra, spróbujemy z tą mniejszą. Nie wiem, co mi się dzisiaj w gardło dzieje, sorki. Także taka jest. Fajna by była, gdyby trochę inne rękawy były i gdyby był ten dekolt. Znaczy, no tu można haftkę dorobić. Jest prawie taka, jakbym chciała, ale nie do końca. Także teraz metki. I tutaj cena to jest 90 zł, rozmiar 38, ten, który z siebie ściągnęłam. A w składzie mamy tutaj 100% bawełny również, tak jak w poprzedniej sukience. Tu kolejna sukienka, do której mam trochę ale, oj dużo ale mam, bo też zapowiadała się fajnie, ale słuchajcie, no bo ona się wydaje taka wdzięczna, nie? Długość jest fajna, przed kolano taka nie za krótka, tutaj szerszy takie, widzicie, dół, więc wszystko spoko, natomiast taka miska, która, jak już bardzo chcemy miskę, to niech ona podchodzi pod ten biust, a nie zjeżdża tak, bo mamy obwisły biust wtedy po prostu. Wrażenie obwisłego takiego biustu, widzicie to? Taki, on sobie tam spada, taki, no okropne to jest po prostu. I w połączeniu z takim szerokim właśnie tutaj ramionczkiem, no to jest, no myślę, że to widzicie, to wygląda nie jakby mój biust miał tutaj szczyt, tylko jakby spływał i gdzieś tutaj był, tak o,
tako straszne. Trójkątny dekolt dosyć głęboki, tu mamy jakieś takie sznurowanie. Tutaj znowu mamy te marszczenia na ramionach i pewnie kokardki można sobie zawiązać. W ogóle ta sukienka jest zapinana tutaj na ten taki paskudny, cienki zameczek, taki, wiecie, który z tych najgorszych. I tutaj, gdzie są przeszycia materiału, ja myślałam, że nie rozepnę tej sukienki, ale bałam się, że zepsuję, ale delikatnie to zrobiłam. Później nie mogłam jej za bardzo zapiąć, ale się udało i teraz boję się, że jej nie ściągnę. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I teraz tak, kolejna rzecz, która tu jest. Groszki. To są duże groszki. One dodają retro vibe, ale dodają nam też ciężaru, ciężkości. Generalnie ja mam takie wrażenie, jak patrzę na tą sukienkę, mimo tego, że ona jest tutaj krótsza, że ma być fancy, jakby nie obrażając nikogo, to była sukienka jak takiej jakiejś starej babci, starej daty. No nie wiem, tak mi się kojarzy. Nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale tak mam nadzieję, że to czujecie, o co chodzi. Bo to nie chodzi o obrażanie, tylko taki pewien vibe. O. I tutaj cena to jest 60 zł, ja miałam rozmiar M. I tutaj mamy skład 60 blisko za 40 poliestr, więc jest to już tutaj skład mieszany. Plusem jest na pewno to, że ona jest taka, no nie prześwitująca, powiedziałabym. Chociaż nie, patrzcie, rękę teraz widać. Przez to, że odstaje od ciała, to tak nie widać, ale ciekawe, bo tu jest materiał, dali radę zrobić nieprześwitujący, podszewka, ale tu już nie dali rady. I jeszcze jedna sukienka, która też na wieszaku wydawała mi się bardzo ciekawa i założyłam ją i jest paździerzowa strasznie. Paski, widzicie, paski w tą stronę, 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 w różne strony paski. Zaciekawiła mnie, bo ona jest jakaś taka wiązana z tyłu. Tak, nie dopięłam jej, bo tutaj znowu mamy ten cienki zamek, tu jest pogrubienie materiału, przeszycie i nie chcę pójść dalej, więc ja nie będę się z tym szarpać. Sorry, Gregory. W ogóle jak ją zakładałam, to myślałam, że mnie trafi, bo to musi być rozwiązane całe i wtedy ta sukienka zjeżdża, do pasa cały czas zjeżdża. Musiałam naciągnąć te ramionczka, związać je z przodu i wtedy dopiero próbować zapiąć tą sukienkę i ją podciągnąć. Masakra! Plusem jest to, że mamy tutaj kieszenie. Ale patrzcie też na kształt tych misek. Znowu to są tak niezgrabne miseczki. Tak niezgrabny kształt miseczek. Są proste i nagle zaokrąglone tutaj. No one masakrują biust po prostu. To, co się tutaj dzieje też. No popatrzcie. To masakruje biust. Już pomijając to, że akurat tu, gdzie optycznie powinno być wężej, a nie poszerzać nas, są poziome paski. I jeszcze na dole są poziome, które w ogóle wyglądają, jakby były jaśniejsze trochę, ale to dlatego, że tak światło pada. Jak je damy tak, to będą w tym samym kolorze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, owkurzałam się strasznie na tą sukienkę i zaczynam się wkurzać, wiecie, bo weszłam tutaj do Mohito i zaczęłam brać te rzeczy i sobie myślę tak, o fajne, oj to fajne, ej to może ja nakręcę ten film sam Mohito, bo chyba znajdę dużo rzeczy, no i znalazłam tych rzeczy 10, ale jak na razie to, no, nie powiem, żeby mi się coś tutaj rzuciło mnie na kolana, może tak. I tutaj cena to jest 80 zł, no i rozmiar 38. I widzę, że tutaj mamy dosyć rozbudowany skład. 40% to jest wiskoza, 35%, co się dzieje, czemu nie wyostrza, poliester, 13% bawełna, 12% len i 100% bawełny, jakieś tam pierwsza podszewka. No i pierwsza sukienka, która mi się tutaj podoba, słuchajcie, która mi się tak naprawdę podoba, natomiast tutaj czuję tą śliską podszewkę pod spodem. No, to jest taka kamizelka, sukienka dwurzędowa, niby trenczowa, takie jak na przykład w Zarze, a la Zara powiedzmy. Mamy tutaj dwa rzędy czarnych guzików, takich jakby marmurowych troszeczkę. No i właśnie góra jest trenczowa, mamy tutaj szersze takie ramiona, jest pasek w talii, który jest z cienkiego materiału i on się zwija, nie układa się za ładnie, teraz to widzę. No ale generalnie i tak moim zdaniem jest to sukienka, której mogę najmniej zarzucić, nie biorąc pod uwagę składu. Długość jest taka za kolano, całkiem ładnie moim zdaniem się układa.
czy wcina jakoś talię porządnie? Wydaje mi się, że tak, okej robi. Fajnie jest to umieszczenie, szczerze mówiąc, guzików tutaj w ogóle na dobrym takim poziomie, który nie zniekształca jakoś tak bardzo sylwetki. Zobaczmy z boku. Z boku wygląda tak. Mamy tam rozcięcie, widzę na dole i jest karczek z tyłu, więc to zawsze dużo daje. Spróbuję Wam pokazać jakoś tył, ale nie wiem, czy mi się to uda, nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć. Także taka sukienka. Kolor jest taki jasno-beżowy, ja bym powiedziała, że nawet taki beżowo-szary. Mamy tutaj też kieszenie. No fajna jest, powiem Wam, że jest fajna. Chyba się fajnie w niej nawet czuję. Aczkolwiek trochę się zraziłam dzisiaj, powiem Wam. I nawet jak się fajnie czuję i widzę, że fajnie wygląda, przynajmniej dla mnie, mi się podoba, to taka jestem zniesmaczona trochę tym mojito. Co ja zrobię? Ja chyba muszę się przyznać przed sobą, że nie przepadam za tym sklepem. Sorry. I tutaj cena to jest 8 dych, więc spoko. A w składzie mamy 93 wisko za 7 poliester, ale już przypatrzyłam metkę, jakoś o podszewce nie ma słowa, wiecie? Ciekawe, nie? Nie mogę się śmiać na głos, bo jestem w sklepie. Popatrzcie na te miseczki. To jest rozmiar 38. Tu mamy taką gorsetową górę, ale są wstrętne i w ogóle tu jest mój biust gdzieś, a one są tutaj i mają paskudny kształt. Taki trochę retro, czekajcie, spokój. Wyglądam jak jakaś, jakaś taka, nie wiem, motylem, wróżką byłam, ale utyłam, nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. To jest no sukienka jakaś taka imprezowa, weselna. I żeby nie było, bo te miski, popatrzcie, one, ta sukienka tak jakby, ona jest, tu jej nie dopięłam, bo jest trochę za ciasna, ale to, ta część, te ramionczka są tak krótkie, że normalnie ja nie wiem, na jaki biust to jest, bo jeżeli byłby bardziej płaski od mojego, to tu będzie, popatrzcie, odstawać jeszcze bardziej. Tutaj jest moje jeszcze ten plasterki, muszę je dzisiaj wymienić. Tak, no i mamy tutaj takie nawet fierzbiny są w środku, no i spódniczka na dole taka z podszewką. Ale to, jak to wygląda tu, to jest dramat. Ja nie mam dużego biustu. Ja nie mam obwisłego biustu też. Nawet jakbym miała to podciągnąć. No czekajcie, spróbujemy podciągnąć. No jest lepiej, no ale to... No nie wiem. Nie... Fujka. I to jeszcze kosztuje 100 zł. Boże. I tak, w składzie jest wierzchu liosr z poliamidem, a podszewkę chyba tam 100% wiskozy widziałam. Tak, na pewno. To nie będę nawet sprawdzać. No ale... To jakoś tak, nie wiem o co chodzi, ale na mnie to wyglądało po prostu brzydko tutaj. Mam wrażenie, że te miski są za duże. No, że są źle odszyte po prostu. Po raz kolejny, w kolejnej sukience. I taka bluza zwykła, jakaś paski. Jeszcze mi się śmiać z tej sukienki, nie wiem. Może po prostu nie umiałam jej założyć, nie wiem. Słuchajcie, taka z obniżoną linią ramion, zarówno dla nastolatki, jak i dla starszej pani, no dla każdego zwykła bluzka w pomarańczowe paski. Nie podoba mi się wykończenie dekoltu, bo jest za szerokie i długość jest spoko, rękawki są spoko. Tak ogólnie jest fajna, ale dekolt mi się nie podoba. Jest brzydki jak dla mnie po prostu. Bardzo nie lubię, jak dekolt jest taki szerszy, taki prawie że łódka, bo łódka to jest taki, że jest dosłownie tak. Tak mi się przynajmniej wydaje, ja tak znam przynajmniej pod takim terminem. No ale jest taki łódkowaty i nic to w sumie nie robi dobrego mojej sylwetce, więc jestem na nie. Ja, generalnie ta sukienka, kamizelka trenczowa, to jest najfajniejsza rzecz dzisiaj i powiem Wam, że gdybym zobaczyła, jaki ma skład, bo dla mnie to jest
coś nie halo, że metka nie ma metki z składem podszewki. To jest totalnie nie halo. I ja to widziałam w Reserved również, że były takie rzeczy. I ja nie wiem, o co tu chodzi. Czy to jest czy nagle dziwnym trafem akurat z podszewkami, które wydają się syntetyczne, nie ma metek? No nie wiem po prostu. Czy ktoś oddziera, czy o co chodzi, żeby nie wiem, bo już może sobie zdają sprawę w sklepach, że ludzie zaczynają patrzeć na składy, może jakoś, no nie wiem, co się dzieje, ale nie kupię, nie wiem, z czego jest podszewka. Próbowałam sprawdzić na stronie. Nie ma tego artykułu, nie da się go zobaczyć ani nic. Chociaż nie, poczekajcie, jeszcze po numerze, po kodzie spróbuję znaleźć, bo nawet jak jest niedostępny, to po kodzie może mi wyskoczy i wtedy zobaczę. W każdym razie temu też mówię nie. No, tak jakby co, o tej bluzie. Pokażę wam też zaraz metki. Wyskakuje mi komunikat, że e-sklep jest niedostępny w tym momencie, więc nie jestem w stanie sprawdzić. Jeżeli chodzi o tą bluzę, to tutaj akurat miałam S-kę, a chyba nie było po prostu M-ki i cena to 40 zł. A skład to 100% bawełny. Nie, to nie jest kwestia, że ktoś wyrwał metkę. Słuchajcie, udało mi się dostać na stronę. W ogóle nie mogłam wejść z tego kodu, który jest tutaj, bo mi przekierowywało, że właśnie sklep jest niedostępny, nie działa strona i tak dalej, więc przeszłam przez to. Na stronie ta sukienka kosztuje 140 zł. I też jest skład podany wiskoza i poliester. 97 wiskoza, 3 tam poliester, tak? O ile dobrze pamiętam. No taki jak tutaj na metce. No ale sorry, nie ma napisane nic o podszewce, kompletnie. W to jestem w stanie uwierzyć, jeżeli chodzi o tą część. Ale tu? No dla mnie to nie jest blisko za 97% z jakąś, no czy tam więcej. Dla mnie to nie jest w ogóle, nie wiem o co chodzi. Nie będę tego brała, bo to jest rzecz dziwna. Dziwna mam politykę w ogóle. Kolejna rzecz, którą wziąłam do zmierzenia, to jest marynarka w bardzo ładnym kolorze. Ja lubię taki róż. Rozmiar chyba wzięłam 38. No niby ma być przeskalowana, ale podobnie jak w Reserved, no te fasony niestety są paździerzowe. Po prostu. Nie umieją otrzyć ładnie ramion. One po prostu tutaj brzydko wyglądają. Ta część z klapkami i to wyglądają po prostu brzydko. Niezgrabnie. I w Mojito, i w Reserved. Tutaj mamy zapięcie na jeden guzik, jeżeli chodzi o tą marynarkę. Widzicie, to jest marynarka, nie żakiet, bo nie jest taliowana w żaden sposób. I tu mamy też klapki, nie wiem, czy to są kieszenie. Tak, są kieszenie. No można by ją ewentualnie tak nosić. Ale to, jak odszyta jest góra ta część w proporcjach, no to jest po prostu brzydkie. To jest po prostu brzydkie. Może ja się czepiam, ale może ja też, wiecie, się znam po prostu trochę bardziej i zwracam uwagę, ja jestem bardzo taka zwracająca uwagę na szczegóły. Kolor jest piękny i bardzo, bardzo mi się podoba. Pewnie jakbym podwinęła rękawy, to też wyglądałoby to nie najgorzej z tymi właśnie takimi rękawami. Tu mamy też podszewkę, widzicie, taką różową, ale to jest dla mnie nie do zaakceptowania, to jak to wygląda. Nie do zaakceptowania po prostu. I tutaj cena to jest 100 zł, rozmiar 38, tak jak wam mówiłam. No kolor jest piękny, materiał jest przyjemny w miarę, aczkolwiek też zaraz zobaczymy, jaki jest skład. 93 wiskoza, 7 poliester i podszewka 100% poliester. Okej, słuchajcie, skończyłam. Powiem wam, że zmęczyło mnie to Mojito i zniechęciło do dalszego włożenia już dzisiaj, więc film będzie taki, będą trzy sklepy. Zresztą widziałyście, co jest. Trzy sklepy, czyli Mojito, Reserved i jedna rzecz z Zary. No chyba, że jeszcze zaraz tutaj gdzieś będę szła i zobaczę coś, co mnie zaciekawi, to wejdę też nagram, ale raczej chyba się żegnamy. Tak. Co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Możecie mi dać znać w komentarzu. Ja chyba jednak powiem, że ta koszula z Zary była najlepsza. Także mam nadzieję, że tak czy siak spędziliście fajnie ze mną czas. Pośmialiście się trochę ze mną w Mojito pewnie. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo ja się pośmiałam z tej sukienki. Z tej sukienki wróżki motylem byłam i tak dalej. No, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!